Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, ze mną dzisiaj Dejwik. Dzień doberek. Dzień doberek. W poprzednim odcinku, który nagrywaliśmy, który też dzisiaj pojawił na kanale Dave'a, Dave mnie denerwował, za co masz w morzu. Ale spali mnie to mocno. Za to, że mnie denerwowałeś, bo mnie wkurzyłeś. Chcecie to zobaczyć, przepraszam, jak mnie zdenerwował, to koniecznie wbijcie do niego na kanał. Słuchajcie, w tym odcinku, jak widzicie po tytule, zostaję milionerem, ponieważ otworzyłem bank. Zanim rozpoczniemy wszystko, zanim będziemy rozmawiać, to słuchajcie, co odcinek zacząłem robić tak, że macie chwilę na zostawienie łapki w górę, więc teraz macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę, w przeciwnym razie Dave dostaje strzałą w pysk. Ej! Nie ruszaj się, chodź tu. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, zdążyli. Ci co dali, to dali łapkę. Dzięki. Ci co nie zdążyli, no to niestety, trudno. Dobra, no to tak, słuchaj. Kiedyś tam z Neonem, jak on się przemieniał w rapera, ja pokazałem mu moją maszynę, wiesz? Taką maszynę, okay, która zmienia ludzi w jakichś takich, w tych, kim chcą być, nie? No i on wtedy zmienił się z takiego gościa w garniturze w gościa rapera. Widziałeś to? No kurczę. Widziałeś? Widziałem. I słuchaj, i taką maszynę mam u siebie w statku, więc tam pójdziemy teraz, bo ja bym chciał się teraz przemienić, ponieważ no jestem teraz sobie takim tostem, a muszę zmienić trochę strój, a to jest taka idealna maszyna do zmieniania takich rzeczy. Słuchajcie, koniecznie napiszcie w komentarzu, co mają napisać w komentarzu? Napiszcie w komentarzu milioner, a przypnę wam serduszko, oczywiście. Dobra, tą maszynę mamy na dole, o tu jest nawet otwarte, już w sumie tego nawet nie zamykam, bo już wszyscy to przejście znają. I ta maszyna jest tutaj za tym obrazem. Hiup. Widzisz tutaj? Zmień się na lepsze. Piszę nad nią. I potrzebuję ciebie właśnie do tego, żeby się aktywował, wiesz? Bo ja tam wejdę i tam się zacznie cała przemiana. Trochę się boję, bo w sumie nigdy tego ja nie robiłem, w sensie na sobie. Zawsze to było na kimś innym. Obawiam się, że mogą być efekty uboczne, bo na przykład znikną mi boczki. Do środka! Nie, spokojnie, bo tu w lewe można wpaść. Dobra, Dejwik. Jakby mi się nie udało, no to miło było cię poznać. O nie, i to się zaraz zacznie. Musisz... Nie no, chyba już przeciągnąłeś dźwignię. Uwaga, to zaraz powinno się zacząć. O, zaczyna się, stary. Trzęsie mi się ekran cały. O, wow. I co, zmieniłem się? Widzę, że mam inny rękaw. Wow! Co tu się dzieje? Ale jestem milionerem, patrz, mam dolara ale na plecach. Ale swagger, man. Dolar na plecach, jak wyglądam teraz kozacko. Jak taki mafioza, stary. Czekaj, ja mam... Ja tam też będę musiał wejść. Ej, ten mój naszyjnik jest jakby... O, on jest tak zrobiony, że on nie jest na moim ciele, tylko on jest tak jakby na, czyli ja mógłbym go ściągnąć w sumie. Czekaj. Kurtka. O, widzisz? Ściągam. Co jest? Tak samo, poczekaj, to jest lewa ręka. Lewy rękaw, mogę ściągnąć sobie obrącz. Obręcz. Ej, dobra, ale kozak. Ale mogę okulary też ściągnąć. Ale nie wiem, w okularach to jest taki biznesmen. No i tak mogę być właścicielem banku, Dobra, Dejwik, idziemy. Oprowadzę cię po tym banku, ponieważ to jest, myślę, taka bardzo ważna rzecz w naszym Palionowie. Z tego powodu, że właśnie w tamtym... O nie, nie mam jedzenia, to sobie zajdziemy jeszcze po. A ja ci damy, czyli ja ci troszeczkę. A no dobrze, to możesz mi rzucić. O, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobra, zjem sobie, bo głód mi schodzi. Zmęczyłem się strasznie tą przemianą. Bank będzie bardzo potrzebny, no bo gdzieś trzeba trzymać te nasze bogactwa, tym bardziej, że no jesteśmy dosyć bogaci. Wszystkie licytacje i tak dalej, nielegalne biznesy, wiesz o co chodzi. Tak, rozumiem. Z tego są rozumiem. Tak ogromne pieniądze, że to trzeba gdzieś składować, bo tego w domu to niebezpiecznie trzymać później jakieś złodzieje Dave'y nam... Policjanci, Neony i burmistrze Paliony mogą później wbijać. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka z licytacji z wojny magazynowej tak naprawdę od Dave'a, no to wbijajcie do niego na kanał, tam też jest wojna magazynowa, no i się bardzo dobrze wzbogaciłem, więc myślę, że warto tam pić i zobaczyć, ponieważ to właśnie dzięki tym wszystkim wojnom magazynowym i licytacjom jestem teraz taki bogaty. I tam jest bank, słuchajcie, to jest bank, który jest chyba najlepiej strzeżoną miejscówką tutaj. Tam są największe zabezpieczenia. Słuchaj, w ogóle Dejwik, pokazuję ci to tylko dlatego, że razem mieliśmy okazję współpracować i ci ufam, nie? Bo Dobra, okay. Jak mnie zdradzisz, to masz przekichane, nie? Więc zachowaj to wszystko dla siebie, ponieważ ufam ci. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo bogactw, ale to dopiero się zaczęło, więc to tutaj jeszcze to jest nic, co jest. Tu są takie barierki. W ogóle wracaj, bo to trzeba normalnie przejść. W tą stronę nie można, trzeba iść w prawo.
Dobra, okej. Okay. Tutaj trzeba iść tak po kolei, nie można przeskakiwać przez barierki, bo ci, co przeskakują przez barierki, to od razu ich ściągają. Tak, tutaj za tym będą pracownicy, stój tam właśnie, tutaj ja teraz pójdę, bo to jest... Ej, no co ty robisz? Przepraszam, to przez przypadek. Dzień dobry, ja bym chciał wpłacić pieniążki. No i tu robisz tak, że po prostu rzucasz mi to, co chcesz, żeby wpłacić, nie? Ja to ci wpłacam na konto i zanoszę tam na tył, nie? Tam będą, tam stwor... O, ale bogaty jesteś, dobra. I tu idę, ale tu zaraz przyjdę z tobą. I ej, w sumie to moglibyśmy stworzyć już skrzynkę dla ciebie. Masz może znaczy nie crafting, tylko... skrzynkę? O, to byśmy skrzynkę zrobili. Będę mógł zrobić, poczekaj. Zrób. O, to zrobimy tam od razu twoją skrzynkę z twoimi bogactwami. O, superancko. Dobra, to chodź, tutaj jest wejście tu, ale to muszę je otworzyć, ponieważ tutaj, żeby tamten... Nie, tędy nie wolno wchodzić, to jest dla personelu tylko. Tutaj otwieram ci drzwi tam, ale ja wejdę sobie tym moim wejściem. I tu są bogactwa... Nie, co, zostaw to! Odłóż to, leży! Odłóż to, no to są tu składowane bogactwa, tego nie wolno ruszać. Ej, a tutaj... poczekaj, tam pająk chodzi, zobacz, z tyłu pająk chodzi. Dejwik. Proszę odłożyć, odłóż to. Widziałem. Co, o co chodzi? To są ale co się stało? Co Słuchaj, się... podoba no, ci się dobra, to, że wszyscy cię nazywają złodziejem w tym palionowie? Ale ja nie jestem złodziejem, ja lubię po prostu bogactwo. No dobra, to tutaj będą twoje składowane też bogactwa, tutaj będzie miejsce na skrzynki. Dokładnie nie wiem w którym miejscu, ale może zrobimy to... Dejwik. Nie, nic nie robię. Dejwik, nie wolno kraść, odłóż to co wziąłeś. Nie mam, naprawdę teraz... No to chodź tu, bo ja... Już mogę za chwilę żałować, że ci to pokazałem. Nie, tutaj ale spokojnie, nic nie żałujesz, ale bogactwo. Będzie skrzynka twoja i tu odkładamy twoje diamenty. Tu będą nad tym główki też, które damy, żeby tu było wiadomo, czyje to jest. Wiesz, o co chodzi. A dobra, okej, okay, no możemy to... Możemy w sumie no zajść to... po tą główkę, ale chodź, nie mogę ci tu zostawić no samego. No to idź po tą nie, główkę. Nie, dobra, zostawiam. Ja tutaj zostanę, ja... Nie ma opcji, nie zostawiam cię tu. Chodź. Idziemy. Dobra. Nie mogę tak zrobić, bo ty tu później jesteś niebezpieczny. Zamykam to tam, żebyś nie mógł wejść. Dobra, chodź. Kurczę, pieczone. Idziemy po twoją głowę. A, wiesz co, bo ja portfel zostawiłem. Nie, chodź tu, nic nie zostawiłeś. Zostaw to, o ty. Tu nie ma jak zamknąć tego. Nie. Dobra, no. Chodź, idziemy po głowy dla wszystkich. Tam stworzymy od razu skrzynki dla wszystkich, żeby tam można było składować nasze bogactwa, żeby tam jakby okay. Od razu stworzymy wszystkim na... Spalionowa konto tam, więc to będzie, myślę, spoko. No, przepłynę przez wodę. Oj, co prawda sobie zmoczyłem garnitur teraz fajny, taki biały. Nie wiem, jak to nazwać nawet, nie? To biały garnitur, czy...? Nie, to jest taka... Koszula bardziej. Koszula, no, taka swagowa. No, i spodnie też takie białe. No, jest... Nie, no, jest... Myślę, że jestem najbogatszy na tym serwerze. Nie ociągaj się tak, bo jeszcze mi się zgubisz. Zajdziesz tam i zabierzesz mi te wszystkie bogactwa. Nie, nic się nie dzieje, przecież totalna chodź, chillera. Ja mam główki nasze tutaj gdzieś, jeszcze jakby zostawione, tak? Tu jest jakaś. Czekaj, ale to jest moja, tu jest moja, tu jest twoja, tu jest paliona i tu jest... O, idealnie mam nasze wszystkie główki, tylko potrzebowałbym jeszcze skrzynki. Skrzyneczki, o tu są dwie skrzynki. Zrobimy sobie jeszcze tutaj tak. Na razie dam to tutaj. O, trudno mi się tak to... Gdzie ty jesteś? Nie, ty polazłeś tam. Jak nic tam poleciałeś. Chodź tu! Nie, ja wiem ile tam tego było, Nic nie zrobiłem. Ja już ci nie ufam. Idę tam po ciebie. Ale o co ci chodzi? Gdzie o co ci jesteś? Chodzi? Polazłeś po to. Znowu kradniesz, złodzieju. Wszystko jest w nienaruszonym stanie. Byłem sprawdzić, czy jakiś golem tego nie chce ukraść. Golemy bronią, a nie. Tam w ogóle będzie trzeba postawić kilka. Dobra. Serio, nic nie mam. Chodź zobacz, ale przysięgam ci na żabę, że tam nic nie ma. Serio, zobacz. W sensie, że nic nie ukradłem. Zobacz, widzisz, tam nic jest, nie ma. Wszystko jest w takim samym stanie, jak było. Widzisz tutaj? Tutaj. Tu było ich więcej. Co tam tutaj było? Znikło. Oddawaj to. Ale co tam znikło? Pokaż. Oddawaj to. Dejwik, tu nie było tam, tam jest wilgoć, tak, proszę, tam jest wilgoć, grzyby tam rosną, tak. Proszę odłożyć tam po prostu to. Trzeba było to zrobić trochę miejsca, tak? Tam trzeba było no, zrobić... No ej, masz to w ręce! A, dobra, sorry. Iść to odłóż tam. Tu jest swoja skrzynka. Tu tworzę kolejną dla paliona. Dobra, odłożyłem. O nie tak dobra, miało to wyglądać. No jest wszystko dla Neona. A tu nie ma miejsca, poczekaj, ja ci pomogę. Odłóż to. Ale odkładam, ale wyżej, żeby... Albo wiem, jak to zrobimy. Czy się da tak rozwalić? Da się, dobra. Zmienimy to trochę.
Damy to nie tutaj, bo tutaj będziemy składować bloki. O, zabrałeś swoje diamenty. Tak. Tu będziemy to składować. Zrobimy tak. 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 Kurczę, rozwaliłem to. Tu, tu i tu. O, tak może być. I teraz zrobimy tu Pawła, tu Bartka, tu mnie i no. No nie, założyłem twoją głowę. I tu ciebie. Odłóż tam swoje diamenty. No dobra, masz to złożone tam. No i tak wygląda ten bank, słuchaj, to jest bardzo pilnie strzyżone miejsce. Tutaj nie wolno się tak łatwo dostać. Tu jest no, to pilnowane, są alarmy. Mam nadzieję, że już nie masz nic ze sobą. Odłożyłeś. Nie, wszystko przysięgam, odłożyłem, naprawdę. No dobra. Ej, dobra, nie. No proszę, zadaj pytanie. Jesteśmy tu po to, żebyś mógł zadać to pytanie też, no. Czy można zrobić coś takiego? Czy alarm to wychwyci? Oj, przepraszam, ty strasznie. Czy można zrobić tak? Tak, tak. I zrobić tak? Tak, to w sensie to nie wychwyci alarm, ale jak będziesz przechodził przez drzwi, to wybuchnie wszystko, wiesz? To ja nie chcę wybuchnąć i no, stracić się. Nie opłaca się. Nie ryzykuję. Nie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, Davik, chodź, idziemy. Dobra. Nie mogę cię tu samego zostawić, zamykam te drzwi. To jest bank. Ja mam nadzieję, że ty tutaj nigdy jakby... Możesz tu przychodzić i wpłacać pieniądze, nie? Ale musisz też pilnować tego miejsca. Ja chcę je też wypłacić, chcę je też czasem. No to tak, wypłacić. Ale to wtedy wiesz, dzwonisz do mnie, ja tu przychodzę, wypłacam ci to. Bo ogólnie nie można tam wchodzić beze mnie, wiesz? Bo ja później będziecie mnie okradać i tak być nie może. No nie, ja nie mam elytry. A to będę z tobą sobie chodził. Nie mam elytry, niestety. Przyjacielu, to jest w ogóle McDonald's też. W ogóle chciałbyś zacząć pracę w McDonaldzie? Ja myślę, że mam troszeczkę wyższe standardy. Dobrze, no trudno. Chciałem ci zaoferować bardzo dobre wynagrodzenie. Ale spytaj się pana policjanta. Żebyś był menadżerem McDonalda, ale nie, to nie. Menadżerem, ale pan policjant ostatnio narzeka na pracę, więc spytaj się, czy będzie. Dobrze, spytam się go, czy nie chce pracować w McDonaldzie. No ja dobra, Davey. Z McDrive'a korzystał. No. To już by było na tyle. Pokazałem ci, jak wygląda bank. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, no i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 na moim kanale, a u chłopaków troszkę wcześniej na kolejnych odcinkach. I widzimy się również na live'ach. Co ty robisz? Przewrócić. Ja, ty wyglądasz, jakbyś się miał na twarz przewrócić. Dobra, dziękuję wam bardzo. Do następnego. Pa, pa. Na razie. Pa, pa.